Tomasz Szymkowiak, uczestnik Igrzysk Olimpijskich, wielokrotny mistrz Polski w biegu na 3000 metrów z przeszkodami. Powie Wam wszystko, co powinniście wiedzieć, by rozpocząć i rozwijać swoją przygodę z biegami. Cześć, witam w pierwszym wiosennym odcinku do biegu. Choć biegać można praktycznie o każdej porze roku, to wielu z Was w okresie zimowym zaprzestaje treningów biegowych. Marzec jest najlepszą porą do tego, aby wrócić na biegowe ścieżki. Ważne jednak, by robić to z głową i nie narobić sobie niepotrzebnych kłopotów. Należy pamiętać o tym, że po dłuższej przerwie nie wolno rzucać się na głęboką wodę. To, że skończyliście sezon na odpowiednich dystansach i czasach, nie oznacza, że szybko możecie wrócić do dawnej dyspozycji. Bieganie wymaga cierpliwości oraz czasu, aby wrócić do dawnej dyspozycji. Zbyt mocne wejście w trening może nas zniechęcić do biegania lub spowodować kontuzję. Wracając do treningów, pamiętajcie o dobrej rozgrzewce. To podstawa do uniknięcia urazów. Jak zacząć? Jaki dystans i jakie tempo wybrać? Myślę, że najlepiej rozpocząć od dobrze znanej i popularnej metody 3x30x130. Czyli biegacie 3 razy w tygodniu przez 30 minut przy 130 uderzeniach na minutę. Jeżeli ktoś z Was nie posiada pulsometru, można łatwo zmierzyć uderzenia w inny sposób. Bezpośrednio po wysiłku mierzycie przez 10 sekund ilość swoich uderzeń. 22 uderzenia na 10 sekund pomnożone razy 6 daje mniej więcej 130 uderzeń. Pamiętajcie o tym, że 130 jest to uderzeń, jest to wersja umowna. Niektórzy z Was mogą biegać bez problemu na tętnie wyższym, na przykład 140 czy 150 uderzeń na minutę. Niektórzy będą biegać na tętnie niższym 120. Jest to sprawa indywidualna, ponieważ każdy organizm jest inny. Dodam jeszcze, że ci, którzy wracają do biegania po dłuższej przerwie, raczej nie będą mieli problemu z truchtaniem w biegu ciągłym przez 30 minut. Natomiast ci, co rozpoczynają swoją przygodę z bieganiem, mogą podzielić ten trening na 3 10-minutowe odcinki. Czyli 10 minut biegamy, 2 minuty truchtamy. I powtarzamy to 3-krotnie. Chciałbym poruszyć jeszcze kwestię ubioru. Pamiętajcie o tym, że najlepiej ubierać się wielowarstwowo. Musicie zakładać na siebie 2 lub 3 cienkie warstwy ubrania. W przypadku, gdy zrobi Wam się ciepło, zawsze jedną możecie zrzucić. Natomiast gdy w takim okresie jak teraz, marzec lub kwiecień, zachodzi słońce, nagle robi się bardzo chłodno i dobrze jest mieć co na siebie zrzucić. Jeszcze jedna moja dodatkowa rada dla Was, aby się nie rozchorować. Pamiętajcie o tym, że jeśli podczas biegania napotka Was deszcz i zdążycie już zmoknąć, nie zatrzymujcie się, tylko biegnijcie prosto do domu. Także korzystajmy z pięknej pogody i do zobaczenia na trasach biegowych.